Mordeczki, nie. Dzień drugi, piątek. Dzisiaj było otwarcie czerwonej sceny, niestety. No nie zdążyliśmy, tutaj zagadałem się z moimi sąsiadami z Francji, z Peterem i Judy Kellem. No i nie ogarnęliśmy, więc idziemy na takie spóźnione otwarcie tej sceny. No i właśnie chcę wam pokazać, jak ten Red Stage... Jak ten Red Stage wygląda właśnie. Jak widzicie, pogoda nas już zaczęła rozpieszczać. Po wczorajszych deszczach wreszcie przyszło słoneczko i tak już zostanie. O, widzicie, no niektórzy to już są tacy... Już. Ja przypominam, że jest 14. Ale niektórzy to mają już dobrze w bębnie od przedwczoraj. No i co ja chciałem powiedzieć? A, no że już taka pogoda zostanie do końca weekendu, więc... Gitarka. Przed nami scena ultrafioletowa, która wczoraj też była zamknięta ze względu na deszcz. Wczoraj się bawiliśmy na tej scenie i na tej scenie, a dzisiaj idziemy tam. Jak widzicie, już jest zdecydowana różnica tak pomiędzy właśnie całą tą strefą, a tutaj wielkie trzy filary i wielki napisy RED. Powiem wam, sam jestem ciekaw, jestem mega podjarany, jak ta scena będzie wyglądać, bo to jest zawsze petarda, nie? No widzicie, nawet macie jakieś takie cukierkowe kawałeczki komercyjne. No nie byłbym sobą, jakbym się nie spóźnił i w tym wypadku dokładnie stało się to samo, więc kompletnie przegapiłem set rozpoczynający, właśnie otwierający czerwoną scenę. Więc jak widzicie, wszyscy ludzie idą w przeciwnym kierunku niż ja. Teraz oczywiście na czerwonej będzie grał kolejny DJ, ale to już nie to samo. No więc mówię, no teraz za dobry DJ nie gra, sami słyszycie, ale tak się prezentuje. Tak się prezentuje main stage. Idziemy obczaić kolejne sceny. I czajcie, że nawet jest scena, gdzie grają Psychedelic Trance. Więc... Jak jesteście fanami grzybów czy kwasa, to zapraszam. Idziemy teraz na scenę, na której będzie muzyka Lure, czyli hard. Jest to kolejna z takich hardkorowych scen, tym razem scena żółta. No i powiem wam, ona robi mega wrażenie, patrzcie jak ona wygląda. No już same tutaj trupie czaszki wskazują na to, że no tu tutaj lekka muzyka nie będzie grana. No i oczywiście w ciągu dnia te sceny no, robią takie średnie wrażenie, ale jak tu wrócimy w nocy czy wieczorem, zaczną się światła, lasery, no to będzie grubo. One day later. Siema mordeczki, today is the day. Trzeci dzień festiwalu, sobota. Jak widzicie, ja już jestem w pełnym orężu Defcon One'owym. A co to znaczy? No to znaczy, że pędzę właśnie na main stage na Power Hour. No dobra Nathan, co to jest Power Hour? A więc Power Hour jest to jedna godzina. Jak sama nazwa wskazuje, jest to taka godzina mocy. Czyli, innymi słowy, taki największy dniowy show, jeżeli chodzi o Defcon One. Niekoniecznie będzie on związany z muzyką hardstyle'ową, hardkorową, ale będą i grane różne remiksy klasycznych piosenek właśnie w takim bicie hardstyle'a. Będzie dużo różnych rzeczy się działo na scenie, będzie i orkiestra, i będą tańczyć, i będą na rowerach jeździć, i chyba nawet na motorach będą jeździć, skakać, będą latać helikoptery,
będzie dużo dymu, na scenę będą rzucone jakieś piłki, jakieś łódki, nie łódki, takie dmuchane, ogólnie będzie grubo i jest to taki flagowy show, gdzie po prostu main stage zapełnia się po brzegi. No i to jest taki sztandarowy punkt, sztandarowa godzina, gdzie no każdy pierwszoroczniak, przynajmniej jak ja, Dev Conlanowy, powinien pójść, obejrzeć i przekonać się właśnie na własne oczy, jak to wygląda. No, też się nagadałem i zapraszam was na Power Hour. This is Power Hour. Tutaj bilety bez kempingu, impreza się skończyła i oni już, nie wiem, jadą do domu albo gdziekolwiek. No a dla osób, które mają kemping, jest jeszcze kilka scen i impreza będzie tutaj się toczyła do 3 rano, z tego co kojarzę. Scen jest dużo, oprawa wizualno-pirotechniczna jest naprawdę gruba, jest naprawdę mega. Szczerze powiedziawszy, to chyba ten end show to mi się dużo bardziej podobał niż na przykład na takim Ultra Miami, więc tutaj wielkie propsy. No i sam fakt, że są tutaj kempingi, sam fakt, że wchodzimy teraz na wielką strefę, gdzie jeszcze się dużo życia dzieje, gdzie dalej będą bary, gdzie właśnie tutaj jest taka karuzela. O, czekajcie, bo znowu trzeba pokazać bransoletkę po raz drugi. Gdzie właśnie to jeszcze się tutaj impreza nie kończy. Tutaj patrzcie, tutaj już mamy ognicho rozpalone. Tam dalej będziemy mieli jeszcze drugie ognicho. Będzie jeszcze kilka takich różnych miejsc, gdzie można sobie na hamaczkach poleżeć, więc naprawdę no jest co tutaj robić i jest to wszystko mega fajnie zorganizowane. Przetransportuję się w miejsce, gdzie jest troszeczkę więcej światła, żebyście widzieli. Co mi się tutaj też podoba, to, że na przykład wszystkie kibelki, jakie są spłukiwane. To nie są takie zwykłe szare bure, to i to je, ale są normalne kibelki spłukiwane, są one na bieżąco oczyszczone, są czyste, jest papier toaletowy. To wcale nie jest takie oczywiste na festiwalach muzycznych. No a patrzcie w ogóle na to, no to jest jeden wielki czad, petarda. Jak wam mało melanżu, no to możecie się tak pobawić jeszcze, nie? Abstrakcja, co? No a o kosztach i podsumowaniu tego wszystkiego se pogadamy jutro. No, to ja lecę. Peace and love i widzimy się na czwartym, już ostatnim dniu Dev Con One. Nara! Elo mordeczki, jest już niedziela, ostatni dzień naszego festiwalu Dev Con One. Jak widzicie, festiwal nie zwalnia,
Ja teraz się kieruję na scenę Blue, ponieważ będzie tam grał taki duet Guns for Hire. No i ten duet znany jest z tego, że robi taki całkiem fajny show. Są przebrani za takich zabójców na zlecenie, gangsterów. No i ogólnie będą z takimi karabinami. No i będzie fajnie, no. Postaram wam się to pokazać. Mam nadzieję, że podobał wam się Guns for Hire. Tak, muszę od siebie dodać, że chłopaki chyba robią lepszy show niż 90% tych wszystkich DJ-i, nawet większych i bardziej znanych. A tak w ogóle, zanim jeszcze przejdę do podsumowania, to chciałbym powiedzieć, że Guns for Hire to też jest collab pomiędzy dwoma innymi znanymi DJ-ami, ponieważ w hardstyle właśnie bywa tak, że oprócz projektów solowych dużo DJ-ów robi właśnie jakieś projekty, na przykład w duecie, i takim najsłynniejszym duetem chyba wszechczasów, tak mi się wydaje, to był właśnie Project One, czyli Headhunters i White Styles. I naprawdę każdemu, kto by chciał usłyszeć ten stary, dobry, taki cukierkowy, euforyczny hardstyle, to zapraszam do zapoznania się z ich albumem. Kolejnym takim przykładem, chyba najdłuższy collab, jaki istnieje, chyba oni nawet już oddzielnie nie grają, to jest TNT, czyli Techno Boy and Tune Boy. To są DJ-e z Włoch. No a właśnie teraz byliśmy na Guns for Hire, czyli Randy i mój ukochany Adaro. I Adaro to też jest świetny DJ i też polecam sprawdzić jego muzykografię? Albumografię? Nie wiem. Dobra, tak w ogóle następna kwestia. Nie kupujcie żarcia na tych festiwalach, bo to jest takie zdzierstwo. Ja za tą kanapkę, no niby tu jest stek, niby są kawałki steka, ale ta kanapka dalej jest biedna jak cholera. Ja zapłaciłem 3,5 żetona, czyli jakieś 14 euro. 64 zł. Na waszych oczach ją testuję. Są tu kawałki steka, jest sałata i jakiś taki, to ma być jakiś majonez truflowy. I do tego to jest chyba najlepszy deal w ogóle. Za jeden żetonik, czyli za 3,8 euro Heineken Silver. Bo na przykład duży półlitrowy Heineken już kosztuje 2 żetony, co jest złodziejstwem na max. Ale dobra. Podsumowując, po pierwsze, ile ja na to wszystko wydałem? Tak więc, przejazd z ekipą Hard Tripy, który mi zapewnił przejazd plus bilet z kempingiem, wyniósł mnie 1950 zł. W sklepie już przed wjazdem na festiwal zatrzymaliśmy się w takim holenderskim sklepie, wydałem 75 euro, czyli jakieś 300 zł. I właściwie mogłem wydać mniej, mogłem wydać mądrzej, ale wszystko robiłem na łapu-capu na ostatnią chwilę, no i wyszło jak wyszło. Plus hajsu na imprezie sobie rozmieniłem za prawie 60 euro, no to kolejne 240 zł, tak? Plus, no, jakiś merch sobie kupicie, czy to będzie jakaś koszulka, czapeczka, okulary, whatever, ja za to i za to dałem 60 euro, czyli kolejne 240 zł. Suma summarum, powiedzmy, że taki cały wyjazd, pięciodniowy praktycznie, bo w środę wyjechaliśmy od czwartku rano, jesteśmy tutaj do niedzieli do nocy, czyli 4 pełne dni festiwalowania, zapłaciłem 3000 zł. Czy warto? No jak lubicie taką muzykę, no to warto, dobra, warto w opór. Kolejna sprawa, ale
Ale naprawdę, no to już jest festiwal dla świrów. Widzę, że Hardstyle się dużo zmienił, przyspieszył i nawet gwiazdy, które wcześniej grały właśnie taką moją hardstyle'ową muzyczkę, weszły na troszeczkę wyższe obroty. No to już nie jest to, tak, że tak przyznam. Za mało takich szlagierów leci właśnie na takich większych scenach, właściwie tylko na Magencie. To jest właśnie taka oldschoolowa, klasyczna scena, gdzie właśnie te złote lata grają. A nareszcie mniej lub więcej gdzieś to uptempo musi się przebijać. Już nie będę mówił o czarnej, hardkorowej scenie, czy żółtej, jakiejś tam speedkorowej, uptempowej, bo to jest już w ogóle... Ale są tacy, co się im podoba i są tacy, którzy tańczą do tego. Zostały 4 godziny festiwalu. Ja właściwie mam jeszcze pół godzinki czasu, więc lecę się spakować, ponieważ po festiwalu od razu godzinkę po czy półtora wyruszamy, więc nie chcę zostawiać tego na ostatnią chwilę. Przed nami jeszcze 4 godziny imprezy i będą to fajne 4 godziny, ponieważ mamy dużo fajnych eventów. Po pierwsze, o 19 będzie DJ Zany, 25 lat hardstyle'u. To jest gościu, który obok Profeta właśnie zakładał hardstyle, tworzył go i jest już na scenie 25 lat. Nie wiem, czy już się nie powtarzam, ale chciałem wam przypomnieć, że hardstyle jako muzyka został zarejestrowany dopiero w 2002 czy 2003 roku, więc no jak na hardstyle to jest bardzo duży wiek, bo to są goście, którzy jeszcze grali hardstyle zanim to był hardstyle. Potem mamy Hit of the Hit, czyli tak zwany Defcon Legends. Od 20 do 22 na main stage'u właśnie, no nie wiemy kto będzie grał, to jest surprise, ale z roku na rok grają podobni ludzie, najwyżej jakieś nowi, dobrzy DJ-e się dołączają. Więc no tak, no będą grały legendy hardstyle'u, więc na pewno też będzie grubo, będzie fajnie. A ostatnią godzinkę będzie grał właśnie swój ostatni set w historii, ojciec hardstyle'u, The Prophet. Więc będzie to na pewno symboliczna chwila i na pewno będzie to wzruszająca chwila. Więc też się nie mogę tego seta doczekać. Mam nadzieję, że zagra dużo klasyków. No i oczywiście zabiorę was ze sobą, no i pokażę wam, jak już ten ostatni dzień tego hardstyle wygląda, właśnie jak ostatni show będzie wyglądał. No. W takim razie to tyle. Smacznej kanapeczki, Nathan, i widzimy się już na main stage'u prawdopodobnie. Ostatnie tango, słuchajcie. Ostatnie tango. Właściwie nie wiem, ostatni taniec chyba. Tak w ogóle to mam zatyczki w uszach, bo już mi tak po 3 dniach dzwoni w uszach, że masakra. Postanowiłem się wybrać na main stage troszeczkę wcześniej. Impreza zaczyna się o 20. Jest za 15, jak widzicie, jeszcze jest w miarę pusto, więc w przeciwieństwie do 3 ostatnich dni, kiedy albo stałem tam na wzniesieniu, albo gdzieś tu z tyłu, to teraz na ostatnie 3 godziny wpierdzielam się pod samą scenę. I jak już tam wejdę, to już nie wyjdę do godziny 23, bo będzie po prostu tak ciasno, że to się w pale nie mieści. Ale będzie warto. Mam ze sobą 0,7 wody. Jak nie starczy, to trudno. Ale ja już się stąd nie ruszę. No i przy okazji właśnie pokażę wam, jak ta scena wygląda z samego bliska. Żeby zobaczyć taką scenę, no to musiałbym w jakikolwiek inny dzień albo z samego rana wstać, co jest w wykonaniu nierealne. Albo właśnie dzisiaj przyjść chwilę wcześniej przed rozpoczęciem. Więc jestem mega ciekaw, co to będzie, jacy DJ-e się zaprezentują i jak właśnie się dzisiaj zakończy dzień. Zobaczcie, że sobie nawet wszyscy siedzą na ziemi, jest kompletna chillerka. No ale tak blisko sceny to jeszcze nie byłem w tym roku, no i w ogóle. Tak więc nacieszcie oczy. Weekend Warriors, we are honored to have you here at the grand finale of our journey. Last 4 days,
we discovered the true meaning of our tribe. But we haven't reached the end of our path just yet. For the next 3 hours, we shall fulfill our destiny. Let us honor the legacy. Ignite our energy. And rise to victory. Welcome to the closing ceremony of DEFCON 1.
Con One 2023. No mi nie pozostaje nic innego jak powiedzieć: piękna to była impreza, festiwal. Nie zapomnę go nigdy. No i możliwe, że see you next year.